Ja się tylko zastanawiam, skąd te bąbelki. To co? To dzień dobry. O czym rozmawia Janosik ze zbójami na wódeczce? O dupie Maryny. To ciekawe, ciekawe. Co ma wspólnego biegunka i samochód elektryczny? Nie wiesz, czy dojedziesz. Strach, że nie dojedziesz. Dobrze, dobrze. Dobra, dobra. Wiesz, jak się nazywają te kieliszki, którymi się ze szwagrem w weekendy stukacie? Szkło kontaktowe. To ma sens, to ma sens. Kto tam? Harcerze. A nie Niemcy? Nie. A ilu was jest? Zwei und zwanzig. To mnie bawi. Wiesz, gdzie się produkuje Prosecco? No, we Włoszech. Pewnie nie. W prosektorium. Ja się tylko zastanawiam, skąd te bąbelki. Co mówi kot po zwymiotowaniu? Karma wraca. Wiesz, dlaczego służący Kleopatry nalewali jej mleka koziego do wanny? No właśnie, do dzisiaj nie wiem, ale się dowiem. Bo nie mogli znaleźć takiej wysokiej kozy, żeby wzięła prysznic. I najgorsze jest to, że ja sobie to wizualizuję. Co zrobi mama tort, gdy zjedzą jej dziecko? Mama tort, gdy zjedzą jej dziecko. Urodzinowy. To jest durne, nie? Durne, wiem. Wiesz, dlaczego jak jestem na wakacjach, to codziennie po kilka razy pompuję ten sam materac? Bo lubię spać na świeżym powietrzu. Głupie. Głupie, ale śmieszne. Czy złodziejowi jest wstyd, gdy kradnie? Ogólnie rzecz biorąc, nie. Jakie drzewo siedzi w rumuńskim więzieniu? Wiem, aha, Bukareszt. Doszedłem do tego, dobra. Dobrze, jak nazywa się bumerang, który nie wraca? Patyk. Jakie są trzy zwierzęta, które istnieją, ale nie żyją? Koza z nosa, mąk z dupy i paw na chodniku. Jezu. Ale podstawówka wjechała teraz. Tak, to ostatnio dentysta do mnie. Jaką pastę preferujesz? Ja? Carbonare. Wiesz, jaka jest główna przyczyna suchej skóry? Jakieś takie lekarskie wjechały, no. Ręcznik. Jak nazywa się kobieta, która nic nie wie? Niewiasta. A kobieta, która wszystko wie? Wiedźma. Niezręczna cisza zapadła. Co robi zombie na przystanku autobusowym? Patrzy na rozkład. Fajne, 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 fajne. Jaka dziewczyna najczęściej kopie swoje ciuchy? Kopciuszek. O czym myśli zawałowiec przed seksem? Co mu pierwsze stanie? Jak nazywa się dom Rudego? Rudera.
O rudy zawsze spoko. Zawsze na propsie. Ojciec wraca po 4-letniej przerwie do domu i syn do niego: tato, tak długo ci nie było. Gdzie byłeś? Przecież wyszedłeś tylko po papierosy. A, papierosy, zaraz wrócę. No i tyle. Ewelinka, ty miałaś jeszcze jakiegoś? Our special guest, chodź. Hotu. Chodź, tutaj jest mikrofon, tutaj mówi. Tu mówisz. Karpiu. No. Co robi 10 zł w portfelu? Ledwo dycha. Nie. Mieszko. Zaskoczyła, dobrze. Dziękujemy.